sesję 8 kadencji Rady Gminy Montanowicz. Witam Państwa serdecznie. Witam Edwarda Jagniesiewicza, wójta gminy Montanowicz. Witam Łukasza Kuminko, sekretarza gminy. Witam panią Malwinę Misiąk, dyrektor Centrum Usług Społecznych. Witam panów radnych, panów sołtysów, panią protokolą, jak również pracownika gminy obsługującego Radę Gminy Strony Elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych, obecnie w tej chwili na sali jest 14, a więc obrady są prawomocne, ponieważ jest wymagany kworum. Przedstawiam Państwu propozycję porządku obrad. Jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt piąty, informacja wójta gminy z zakresu między sesjami. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Adamówka do wieloletniego rządowego programu posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego posiłek dla dzieci i młodzieży na lata 2024-2028. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Punkt 11. Sprawy różne i wolne wnioski. Jako punkt 12. Zakończenie obrad. Akceptują Państwo przedstawiony porządek obrad? Czy też są jakieś inne propozycje? Proszę bardzo, pan wójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ze względu na to, że nadzór wojewody ma zastrzeżenia konkretnie do punktu 13 w załączniku do naszej uchwały o współpracy z organizacjami pozarządowymi, a jest to zastrzeżenie, które oczywiście skutkowałoby uchyleniem tego paragrafu, ale naprawdę zapis jest nieistotny dla sprawy. W związku z tym proponujemy podjęcie uchwały po wykreśleniu tego paragrafu. Przy omawianiu uchwały ja powiem szerzej, o co chodzi. I dlatego prosiłbym, żeby rozszerzyć porządek obrad po punkcie 10 o punkt 11, właśnie podjęcie uchwały w sprawie zmiany tej uchwały. Dokładnie tytuł tej uchwały to jest uchwała Rady Gminy z numer 6 łamane przez 64 łamane przez 2023 z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie programu współpracy gminy Adamówka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są inne propozycje? Nie widzę innej propozycji. Kto z panów radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad o punkt 11 treści przedstawionej przez pana wójta? Otwieram głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad. Zamykam głosowanie. Za rozszerzeniem porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie. Otwieram więc głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Proszę o oddanie głosu.
Zamykam głosowania. Za przyjęcie porządku obrad głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0. Wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Zamykam głosowanie. Za przyjęcie protokołu z ostatniej sesji głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych 0. Wstrzymujących się 3. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 5. Informacja wójta gminy z okresu między sesjami o zabranie głosu. Poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Co prawda od ostatniej sesji nie minął długi okres czasu, niemniej jednak był to okres, gdzie przeprowadzaliśmy kilka bardzo ważnych przetargów. Nawiasem mówiąc, jeden z tych przetargów jest głównym powodem zorganizowania sesji w dniu dzisiejszym, ponieważ w przetargu na przebudowę drogi gminnej w Majdanie Sieniawskim, a przebudowa ta polega na budowie chodnika wzdłuż naszej drogi gminnej, najtańsza oferta była o niespełna 10 tysięcy droższa od zakładanych środków i w związku z tym, aby otrzymać dofinansowanie w wysokości 80% kosztów zakładanych kosztów przebudowy tej drogi, no, musimy zwiększyć środki o 10 tysięcy, aby móc podpisać umowę i na tej podstawie otrzymać dofinansowanie. Zakładany termin realizacji tego zadania jest do końca maja przyszłego roku. Natomiast mieliśmy jeszcze przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych. No, kolejny rok jest konkurencja, a jak jest konkurencja, to fajne ceny. Także mamy w tym roku w tegorocznym przetargu na tą usługę w roku przyszłym jeszcze niższą cenę niż była w roku ubiegłym. No pewnie będziemy prosić o cierpliwość w pierwszych miesiącach, ponieważ dalej zmienił się wykonawca. Ale tutaj chcę podkreślić, że to jest efekt tego, czego udało się w naszej gminie, nikomu innemu, tylko to w naszej gminie udało się 3 lata temu sprawić, że jest konkurencja. Ta konkurencja rozeszła się teraz na w zasadzie wszystkie gminy, przynajmniej w powiecie przeworskim. Wszędzie są normalne przetargi, a nie jedna oferta, jak było to przez wiele, wiele lat. I przetarg, jeszcze oczywiście nie jest podpisana umowa, ale najlepszą ofertę złożyło MZK Jarosław, chociaż podwykonawcą będzie MZK Leżańsk. Oni byli ze Starym Miastem Park, bo to też firma z Leżańska, tylko że z gminy, a MZK jest gospodarką komunalną miasta Leżańsk. Oni będą oficjalnym podwykonawcą. I tak jak powiedziałem, cena jest niższa. Oczywiście koszt wywozu odpadów będzie zdecydowanie wyższy od tego, co mieliśmy wtedy, kiedy była ustalana wysokość odpłatności, bo przypominam, że odpłatność była ustalana jeszcze w roku 2020.
tamtego czasu zdecydowanie wzrosła ilość odpadów. Na dodatek w roku bieżącym, jeżeli chodzi o koszty całej tej gospodarki odpadami, czyli nie tylko zbieranie i transport, ale również zagospodarowanie i to mieliśmy nadwyżkę w roku ubiegłym ponad 30 tysięcy, ale ta nadwyżka no, pewnie nie do końca wystarczyła na sfinansowanie tego, co było w roku bieżącym, ale generalnie nie musimy się obawiać, że opłaty, które zostały ustalone przez Radę Gminy na poprzedniej sesji, będą niewystarczające. No i ostatni przetarg, który można powiedzieć, że został rozstrzygnięty sensacyjnie, bo bardzo ryzykownie organizowaliśmy przetarg na dostawę energii elektrycznej i proszę sobie wyobrazić, że my z obojętnością patrzymy na przepychanki w Sejmie dotyczące objęciem samorządów tarczą taką ochronną, ponieważ my będziemy mieli ceny w zdecydowanej większości taryf po 65 groszy za kilowatogodzinę. Przypominam, że tarcza to było 78 groszy, a najwyższa cena w taryfie, która rzadko jest, rzadko u nas występuje, jest 70, wynosi 70 groszy. Także ten przetarg no, naprawdę rozstrzygnął się dla nas sensacyjnie. Bo wszyscy mówią o kosmicznych wzrostach i tak dalej, ale my będziemy mieć takie ceny. Są to ceny na podstawie oferty, którą złożyło nam TGE. I oni będą nas kompleksowo obsługiwać, czyli w zakresie obrotu, czyli to, co jest regulowane przetargiem, jak i w zakresie dystrybucji, ale dystrybucja to są ceny regulowane, które są takie same w całej Polsce. Natomiast chcę jeszcze tak zupełnie na marginesie, bo może nie jest działanie tutaj urzędu czy wójta, chcę powiedzieć, że Orkiestra Węgla z Węgla Wiśniewskiego, która nie ukrywa przez wielu mieszkańców gminy jest niedoceniana, została w wyjątkowy sposób potraktowana przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i została zaproszona na koncert charytatywny organizowany właśnie pod patronatem komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej w gminie Herby. Jest to gmina, która jest położona niedaleko Częstochowy, na pograniczu województwa podkarpackiego i małopolskiego. I na tym koncercie występowała, można powiedzieć, jako gwiazda, a więc grała na podsumowanie całego koncertu, gdzie między innymi występował, tylko nie pamiętam imienia, ale wnuk słynnego Wiesława Ochmana. I miała zorganizowany transport. Transport zapewniła Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej i cały pobyt był po prostu no, sponsorowany przez organizatorów, a na pewno jest to wyjątkowe wyróżnienie dla tej orkiestry i to cudownie, że została dostrzeżona przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, który miał okazję zobaczyć ją po raz pierwszy. Bo po prostu bo jeszcze nigdy przed komendantem głównym nie występowała. Oczywiście mieliśmy też wyjątkowe seminarium w piątek, ale myślę, że o tym każdy z panów radnych
najważniejsze takie, najistotniejsze sprawy. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu Wójtowi za zabranie głosu. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo, pan radny. Ja mam pytanie, panie wójcie. Bardzo proszę do mikrofonu, przepraszam bardzo. Ja mam pytanie, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie konkursu, przetargu na odbiór śmieci. Czy te podwyżki, któreśmy ustalili, czy to będzie miało wpływ jakiś na te ceny, które już ustalono? Więc rozstrzygnięcie nie ma oczywiście żadnego wpływu. Natomiast dodam, że powiedzmy dzięki temu, że wzrosła nam tylko ilość odpadów, a wzrosła w sposób istotny, bo przypominam z 450 na 560 ton rocznie i zdecydowanie też wzrosły ceny za zagospodarowanie odpadów i one też w bardzo istotny sposób zależą od segregacji odpadów. A poza tym to będzie też ogólny koszt bardzo uzależniony od ilości oddanych odpadów wielkogabarytowych, bo zagospodarowanie jednej tony odpadów wielkogabarytowych kosztuje 1100 zł, jeżeli zobaczycie do uzasadnienia do uchwały, to całkowity koszt zbiórki i zagospodarowania odpadów niewiele odbiega od samego zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych. A odpadów wielkogabarytowych jest po prostu no, bardzo dużo. Mieszkańcy bardzo dużo po prostu wystawiają odpadów wielkogabarytowych, z czego można się cieszyć, bo to świadczy o zamożności, ale jednocześnie to myślę, że daje do myślenia nad apelami czy tam z zapowiedziami, że można oddawać bezpłatnie na przykład elektrośmieci. Ale akcja na to jest, no zdarzyło nam się tak, że reakcja na to jest taka, że można było oddać bezpłatnie, tylko trzeba w wyznaczone miejsce było wywieźć te odpady, te elektrośmieci, a za chwilę była zbiórka odpadów wielkogabarytowych i tych elektrośmieci było oczywiście. Także tutaj no, wspólnie troszeczkę jednak odpowiadamy i mamy wpływ na koszty gospodarki odpadami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne pytania w sprawie informacji panu Wójtowi? Nie widzę więcej już pytań, przechodzimy więc po. Natomiast może jeszcze, przepraszam, proszę. Jeszcze uzupełnię. Proszę się nie obawiać, że jeżeli wpływy z opłat zagospodarowanie śmieci będą większe, to one nie mogą być wykorzystane na nic innego, jak tylko na gospodarkę odpadami. Stąd to, co powiedziałem, między innymi, jeżeli chodzi o bieżący rok. W bieżącym roku różnica pewnie tam nie będzie istotna, jeżeli nawet trzeba będzie dopłacić do tej gospodarki odpadami, ponieważ mieliśmy ponad 30 tysięcy oszczędności, można powiedzieć oszczędności z roku ubiegłego. To trudno to nazwać oszczędnościami, bo to po prostu oznacza, że mieliśmy o 30 ponad tysięcy większe wpływy z opłat niż koszty w roku poprzednim i w związku z tym zresztą panowie, jeżeli pamiętacie, to wprowadzaliśmy tą kwotę z nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego, jako część nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego na konkretny cel. Nie można tych środków wykorzystać na nic innego. To tak troszeczkę jak jest z
programami profilaktycznymi w zakresie narkomanii i alkoholu, zwalczanie narkomanii i alkoholizmu, środki z wpływów za opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych muszą trafiać na ten cel i nawet jeżeli nie zostaną wykorzystane w danym roku, to muszą być z tej nadwyżki budżetowej w tej części też na to przeznaczone. Także tak to wygląda. Także tutaj no, oby się okazało, że będziemy mieć jakieś rezerwy, to gmina nie będzie musiała wynosić tej opłaty w kolejnym roku. Dziękuję również. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. O przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie poproszę pana burmistrza. Więc jeżeli chodzi o zmiany w budżecie gminy, to zwiększamy dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 147 819 zł i 7 groszy. I z tego dochody bieżące o kwotę 73 819 zł i 7 groszy. I na tą kwotę składają się wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 400 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn 14 100 zł. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 6719 zł i 7 groszy. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 25 000 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokaty terminowej 27 600 zł. Tutaj no, chcę podkreślić, że w tym roku z odsetek na rachunkach bankowych to uzyskaliśmy bardzo dużą kwotę. No, wynika to z tego, że lokowaliśmy środki w banku innym niż prowadzący rachunek bankowy i był taki okres, że mieliśmy oprocentowanie 7% w skali roku. Dochody majątkowe o kwotę 74 000 zł są to środki z nadleśnictwa Sieniawa na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych. Ja po stronie wydatkowej powiem dokładnie, co miałoby być za to zrobione. I zmniejszamy dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 150 543 zł z tego. Dochody bieżące o kwotę 15 424 zł. W tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 15 424 zł. Jest to kwota, która była kwota dofinansowania, którą mieliśmy na remont drogi tutaj w Adamówce łączącej drogę powiatową z drogą wojewódzką i ze względu na to, że na przetargu mieliśmy mniejszy koszt realizacji tej przebudowy. Ta różnica była o prawie 31 tysięcy złotych, ponieważ dofinansowanie było do określonej kwoty i nie więcej niż 50%. No stąd to dofinansowanie, które uzyskaliśmy ostatecznie przy rozliczeniu inwestycji jest o taką kwotę mniejsze. Dochody majątkowe zmniejszamy o kwotę 135 119 zł, z tego wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych 26 528 zł, wpływy z tytułu sprzedaży działek budowlanych o 108 591 zł. W paragrafie drugim zwiększamy wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 263 227 zł i 7 groszy. Z tego wydatki bieżące o kwotę 76 227 zł i 7 groszy i w tym odpis w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 8 zł. Dofinansowanie doposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.
dotacji 25 tysięcy złotych. To jest kwota dokładnie równa środkom uzyskanym z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Koszty utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych 12 tysięcy złotych. Wydatki w ramach szczegółowych zasad wykonywania budżetu gminy na podstawie artykułu 9 z indeksem 3 ustęp 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w takiej wysokości, jak i po stronie dochodu, czyli 6719,07 zł. Usługi związane z zapewnieniem posiłku w Dziennym Domu Pomocy Ciepliczanka 12 tysięcy złotych. Zakup paliwa do samochodu służącego do wykonywania usług przewozu osób starszych 500 zł i dotacja na zadania z zakresu kultury zlecono do realizacji organizacji pozarządowych 20 tysięcy złotych. Tutaj mieliśmy taką sytuację, że środki zaplanowane w kwocie 160 tysięcy złotych nie zostały rozdzielone zgodnie z programem i stąd ta zmiana pod koniec roku. I wydatki majątkowe o kwotę 187 tysięcy złotych, w tym realizacja zadania przebudowa drogi gminnej numer 110-509R Dobropol Osówka Krasne, polegająca na budowie drogi dla pieszych i bezpiecznego przejścia dla pieszych 10 tysięcy złotych. To jest to, o czym mówiłem, ten główny powód tej dzisiejszej sesji. I przebudowa drogi gminnej na działce numer 179 w miejscowości Cieplice 177 tysięcy złotych. Więc my na podstawie wcześniejszego porozumienia mieliśmy 100 tysięcy złotych na przebudowę tej drogi, dokładnie 102 tysiące i ogłosiliśmy przetarg i za te środki ma być wykonana stabilizacja w miejscu, gdzie ta droga, a chodzi o drogę, która łączy Szegdy z Majdanem Sieniawskim, taką drogę równoległą do drogi powiatowej. I mieliśmy właśnie wykonać stabilizację i na tej stabilizacji jeszcze warstwę tłuczniową o grubości 10 cm. Nadleśnictwo dodaje nam do tej drogi jeszcze około 75 tysięcy złotych i za to jeszcze na odcinku od początku tej drogi, od miejscowości Przysiłka Szedwy będzie wykonana dodatkowa warstwa na odcinku 500 metrów właśnie tłuczniówki o grubości 10 cm. No, czekamy na to zapowiadane okno pogodowe na to, że będzie odwilż i po prostu, że będzie można ten zakres jeszcze w tym roku wykonać. No jeżeli nie będzie, no nie zrobimy. I zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 265 951 zł. I z tego wydatki bieżące o kwotę 161 846 zł, w tym remont drogi gminnej Adamówka, ona się tak nazywa, 2-4 numer 152-646R w kilometrach od 00 do 0 plus 660 o 30 846 zł, no to co mówiłem, że w wyniku przetargu taka była zmniejszona wartość, stąd jest zmniejszona wartość dofinansowania. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy 70 tysięcy złotych. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Adamówce 41 tysięcy złotych. Rotacja celowa z zakresu sportu zlecona do realizacji organizacjom pozarządowym 20 tysięcy złotych. To jest te 20 tysięcy złotych, które są w dotacji do realizacji zamiast zakresu kultury organizacją pozarządowym.
i wydatki majątkowe o kwotę 104 105 zł, w tym przebudowa drogi gminnej na działce numer 198 w miejscowości Dorcza, to jest o 46 641 zł. To też jest zadanie, które jest zrealizowane. Zadanie było realizowane wspólnie z nadleśnictwem Sieniawa. No i z tego też zostały te oszczędności po stronie nadleśnictwa. I przebudowa drogi gminnej na działce numer 80 w miejscowości Adamówka, to też jest zadanie, które było realizowane wspólnie z nadleśnictwem Sieniawa. I tutaj też mieliśmy oszczędności przetargowe w wysokości 57 464 zł. No i tutaj też ten udział nadleśnictwa, że tak powiem, pozostał. A oprócz tego, co pozostało, to jeszcze tak powiedziałem, około 75 tysięcy. Będziemy mogli wykorzystać, no jeżeli tylko warunki pogodowe na to pozwolą. I w paragrafie trzecim zmieniamy kwoty w zakresie dochodów wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, czyli po stronie dochodów 6719 zł i 7 groszy i taka sama kwota po stronie wydatków. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu Mikowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania, to projektu, proszę bardzo. Panie Wójcie, proszę. To takie drobne wydatki. Powiedzmy, chodzi o stoły, które są używane w świetlicy, w remizie. Nie, bo w wyniku transportu no, okazuje się, że właśnie te blaty są niestabilne i przy przewożeniu to zawsze jest problem. I czy nie dałoby się właśnie w tym projekcie budżetu, w zmianach uwzględnić kupno 12 stołów typu piwnego ze składanymi nogami, żeby po prostu nie było stare problemów z tymi stołami z remisy. Tyle. Ale to było krótkie pytanie. Zabezpieczymy środki, kiedy kupimy? Bo naprawdę o takich rzeczach trzeba myśleć no, na początku roku, a nie 11. Ale na przyszły rok. To już jest na dyskusję w budżecie. No dobra. Czy są jakieś inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Uchwała nr 7, łamane przez 38, łamane przez 2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Adamówka do wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i domu na lata 2024-2028 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028. O przedstawienie projektu uchwały proszę panią dyrektor. Ja, panie przewodniczący, wysoka rado, pozwolę sobie, zanim rozpocznę przedstawienie projektu uchwały, podziękować tutaj tym obecnym państwa, którzy byli z nami 8 grudnia na seminarium dydaktycznym. Bardzo dziękuję, dlatego że to bardzo fajnie wyglądało ze względu na to, że tak jak państwo widzieliście, mieliśmy przedstawicieli z Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej i tutaj ważne jest, że Rada Gminy interesuje się tą polityką publiczną, tą polityką społeczną.
społeczną, która się dzieje u nas w gminie, dlatego tym bardziej Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Mając na względzie uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Adamówka do wieloletniego rządowego programu Siedzibę w Szkole i w Domu na 2024-2028, a także podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu Siedzibę w Szkole i w Domu na te same właśnie lata 2024-2028. Drodzy Państwo, przyjęcie tej uchwały wynika bezpośrednio z ustanowienia wieloletniego przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na 2024-2028. Poprzedni program obejmował lata 2019-2023 i teraz, jak część z Państwa na pewno wie, te decyzje w sprawie wsparcia w postaci posiłku w szkole i w domu wydawaliśmy, drodzy Państwo, do 31 grudnia 2023 roku. W związku z tym, że program obejmował właśnie tylko ten okres do końca bieżącego roku. W związku z ustanowieniem nowego wieloletniego programu, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia, aby móc go realizować, musimy przystąpić do jego realizacji. Równie ważną kwestią jest podwyższenie kwoty kryterium dochodowego, dlatego że kwoty kryterium dochodowego wynikające z ustawy o pomocy społecznej to 600 zł dla osoby w rodzinie, 776 zł dla osoby samotnej. Program, wieloletni program zapewniający posiłek w szkole i w domu dla dzieci i młodzieży od dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, to kwota 200% kryterium dochodowego, czyli to jest dla osoby w rodzinie 1200 zł, a dla osoby samotnej 1522 zł. W związku z tym, jeżeli my chcemy przystąpić do realizacji tego programu, również musimy podwyższyć kwotę kryterium dochodowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor za przedstawienie projektu uchwały. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Proszę bardzo. Był problem z wodą, że nie mamy gdzieś jakiejś wszystkiej dostępności. Czy to Pani Dyrektor ma jakiś wpływ na to? To nie wiem, czy wójtowi zgłaszał do dyrektor szkoły, bo tam woda tam, ona jest, ale jest, a jej nie ma. Nie jest to oficjalne. Tam dzieciaki nie wiedzą, czy mają ją nabierać, czy nie mają ją nabierać. Ona jest tak, takie jest, wiesz, Pani, tutaj padają cały czas. Kiedy bym się nie spotkał, czy jakieś pomocy udzielamy, przy tym jest rozmowa rodziców, że tej wody nie mają. Nie wiem, co z tą wodą jest. To znaczy, powiem Panu szczerze, że ja też nie rozumiem tego problemu. Szczerze, bo byli u nas przedstawiciele Rady Rodziców, byli u mnie, byli u Pana Wójta, przedstawiciele Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Adamówce. I drodzy Państwo, zapewnienie posiłku w szkole, to znaczy, że to jest gorący obiad, jedno lub dwudaniowy. Woda, drodzy Państwo, leży już po stronie rodziców i żadna szkoła nie ma obowiązku zapewnić dziecku wody. Poza tym wydaje mi się, że my mamy tak zdrową, bieżącą wodę, że też nie ma potrzeby dodatkowo zakupu, że tak powiem, wody w butelkach dla dzieci. I ja wtedy powiedziałam tutaj Radzie Rodziców, że nie ma możliwości z tego programu sfinansować zakupu takiej wody. Więc ja w tym momencie nie wiem, co się dzieje z tą wodą w szkole. No jest cały czas zamieszanie właśnie, ale to już wyjaśnię. To tak, no miałem, żeby powiedziane właśnie, ale to tak. Absolutnie z programu Posiłek w Szkole i Dom my nie finansujemy wody. No to proste, tak. Dziękuję. Dziękuję. Tak, są nasze krajowa, a nasza woda z wodociągu nadaje się do picia. O, proszę Państwa, to gdyż się nie zadawała, to nie mogłoby. Tylko, że ten problem się wyjaśni, bo to naprawdę pada tyle pytań na każdym jednym spotkaniu, czy to w którym piknik, czy sobie nie pada takie pytanie poważnie. To nie jest takie żartobliwie, tylko jak się radnego atakuje przy drzwiach, że tej wody jakiejś nie ma, ja nie rozumiem, dlaczego tę wodę można. Ja nie wiem, dlaczego właśnie w szkole badania się właśnie ten problem, problem tej wody, prawda? Ja tego nie rozumiałam, bo. Dzieciaków można wyposażyć. Wyposażyć na butelkę z filtrami. Właśnie o to chodzi, też sobie tłumaczyłam właśnie tutaj przedstawicielem Rady Rodziców, że można sobie zakupić butelkę z filtrem taką dla dziecka, nalewa wodę po prostu z kranu i może to tą wodę pić, że tak powiem, przefiltrowaną już. No tak. A z tego programu nie możemy tego finansować, bo to jest program zapewniający posiłek. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Otwieram głosowanie.
głosowanie nad projektem uchwały nr 7 łamane przez 69 łamane przez 2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie przystąpienia Gminy Adamówka do wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Posiłek dla dzieci i młodzieży na lata 2024-2028. O przedstawienie projektu uchwały poproszę Panią Dyrektor. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, program ustanowiony przez Radę Ministrów, ten program Posiłek w Szkole i w Domu na 2024-2028 zakłada również możliwość wsparcia tych dzieci, które nie kwalifikują się do posiłku w szkole ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, a tego posiłku wymagali. W związku z tym, jeżeli takie dziecko jest chętne zjeść obiad w szkole i zgłosi to do nauczyciela, to dyrektor szkoły może złożyć wniosek o objęcie tego wskazanego dziecka posiłkiem w szkole i w domu w tych szczególnych przypadkach, jeżeli tutaj właśnie nauczyciel, dyrektor szkoły zauważy taki problem. I my w związku z realizacją tego programu i finansowaniem tego programu właśnie z dotacji celowej mamy możliwość dofinansować taki zakup posiłku dla tych dzieci, których dochód przekracza do 200% kryterium dochodowego, do 20% dzieci korzystających właśnie z tego wsparcia. I temu też służy ustanowiony właśnie wieloletni program gminny wspierający te dzieci w ramach wieloletniego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata właśnie 2024-2028. Dziękuję. Dziękuję serdecznie Pani Dyrektor za przedstawienie projektu uchwały. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały nr 7 łamane przez 70 łamane przez 2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Posiłek dla dzieci i młodzieży na lata 2024-2028. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz... Ja przepraszam bardzo Pani Dyrektor. Przepraszam, że przerwałem. Pani Dyrektor, ja tutaj w imieniu własnym, jak również radnym, chciałem Pani serdecznie podziękować za organizację właśnie tego systemu i na Pani ręce złożyć podziękowania dla pracowników, również za wkład i tą organizację. Chciałem jeszcze dodać, że w tym sympozjum uczestniczyli przedstawiciele z Lublina, Ostrowca Świętokrzyskiego, Dębicy, Rzeszowa, Tarnogrodu, z trzech województw, czyli Podkarpackiego, Świętokrzyskiego i Lubelskiego. Także serdecznie Pani Dyrektor dziękujemy za tę organizację. Te podziękowania również proszę przekazać pracownikom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków zasad trybu przyznawania i
pozbawiania oraz rodzaju tych wysypości strefy sportowych, nagród i wyróżnień. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana burmistrza. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Generalnie, jeżeli chodzi o zasady, typ przyznawania i pozbawiania i rodzaju wysokich stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, to zmiany są nieduże, niemniej jednak zrobiliśmy to w formie zmiany całego załącznika. Ja powiem, o co chodzi. Więc przede wszystkim jest zmiana w paragrafie drugim. Ponieważ mieliśmy taki zapis, który pozwala tylko przyznawać stypendia sportowe, zresztą to samo było z nagrodami i wyróżnieniami, w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej i sportu walki. Natomiast proponujemy tutaj zmianę, że to sporty uprawiane w konkurencjach indywidualnych, generalnie. Zresztą chcę powiedzieć, że takie rzeczy przyznawali. Natomiast oczywiście to dotyczy stypendiów sportowych, bo nagrody i wyróżnienia tam, przejdę do czegoś innego jeszcze. W paragrafie czwartym dodaliśmy punkt, który właśnie dotyczy tylko i wyłącznie stypendiów sportowych. I w nim jest zawarte, i to jest sprawa dyskusyjna, bo tego nie było. Stypendium sportowe przyznawane jest do końca roku kalendarzowego, w którym zawodnik kończy 18 lat. No też nie mieliśmy takich ograniczeń, czyli to stypendium sportowe mogą otrzymywać zawodnik, który ma 50 lat. Powiedzmy w szachach. Jeżeli już mówimy tu o jak dobry. I teraz, ja myślę, że naszym celem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. No trudno tutaj dofinansowywać osoby dorosłe. Taka ciekawa idea, nie wiem, czy się panowie z tym zgodzicie, ale mi się wydaje, że jest to jak najbardziej sensowne. A jeśli ktoś jest na przykład studentem? Proszę? Pani Judyta, tak, mam tutaj. No ale ja wiem, że jest studentka, ale tutaj jednak, tak, kogo reprezentuję? No, reprezentuję na klub Wysławia Rzeszów. No, i teraz, ja myślę, że my powinniśmy pomagać, zresztą ja zawsze tak mówiłem, nawet w piłce nożnej. Nie przejmujmy się, że ktoś nie chce się zgodzić grać bez powiedzmy tego, co się nazywa, stypendium, że po prostu on chce grać tam, gdzie klub mu płaci. Nie ma sprawy, my mamy mu pomóc i zorganizować mu bezpłatne szkolenie po to, żeby mógł iść w świat, a nie wprowadzać po prostu zawodowe piłkarstwo, czy cokolwiek. No ale gdyby, panie wójcie, gdyby taki student mieszkał na miejscu i reprezentował naszą gminę, to już by, czy nie można to przeskipiwało coś? To znaczy tak, już 18-letni zawodnik, to jeżeli on jest dobry, to on już reprezentuje konkretny klub. Jest zawodowcem. Może nie zawodowcem koniecznie, ale... Ale nie się znajduje. Nie czarujmy się, że osiągnął już... My mu dajemy szansę osiągnąć poziom. I albo go osiągnął i zasługuje... I to się zasługuje wcześniej, to ktoś się nie zainteresuje. Jeżeli się nie interesuje, to znaczy nie osiągnął tego poziomu. No to ma być coś wyjątkowego. Ile mamy potencjalnych takich osób, które po 18 roku życia zasługiwały? W tej chwili mamy jedną taką osobę. Ale może to nie jest
kierowany pod jakąś konkretną osobę, bo po prostu no, chodzi mi o to, że musimy zadbać o swoje dzieci, bo nie ma nie proszę. To już nie jak się kierować. Zresztą tam też już ktoś pomaga i tam jest kierowany na danym miejscu się znajduje. Ja chcę wam w szkole muzycznej, jeszcze ty będę go poradzał, bo gdyś po szkole podstawowej nie powiem. I przecież nie będzie się pytał. No, no ja bym uchwały, że obie się tak. Natomiast no, nie dotyczy to nagród i wyróżnień, no bo one też mogą być przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie szkolenia. To w związku z tym tutaj tego ograniczenia wiekowego nie ma. Ja myślę, że no jeżeli będzie taka uchwała, każdy to zrozumie. Ale każdy to zrozumie, że no to no nie może być w nieskończoność. Zresztą nie właśnie no młodzież. I naprawdę to stypendium, jak dyskutowaliśmy o wysokości, to gwarantuje, że dużo bogatsze samorządy, powiedzmy, w takiej samej sytuacji przyznawały czujniejsze wody. Także to nie jest coś, no, pewnie, że to nie jest na utrzymanie, na możliwość szkolenia, ale to jest no wsparcie, ma być jakąś tam zachętą. Przecież też prawda jest taka, że mamy przecież no, wybitnego zawodnika w piłce nożnej, który nie miał od nas żadnego wsparcia. Bo jeżeli ktoś się nastawia, to ponosi odpowiednie koszty, ale to powiedzmy no, jest jakiś tam impuls, no, żeby się starać. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania co do tej uchwały? Panie Przewodniczący, jeżeli ktoś ma pytań, bo my mamy bardzo ważne spotkanie na budowie, ja z niego wyszedłem. Jeżeli ono się nie skończyło, to nasze uchwały, tutaj no, pan sekretarz omówi, a ja zobaczę, być może, że wrócę, jak się skończyło, to już będzie bezprzedmiotowe, ale jakby jeszcze trwało, to chciałbym zamówić. Możemy zrobić chwilę przerwy, poczekaj na pana wójta. Nie ma. To jest dwie uchwały. Jeszcze naprawdę formalne uchwały. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały numer 7, łamane przez 77, przez 71, przepraszam, łamane przez 2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 11 grudnia 2028 roku w sprawie szczegółowych warunków zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0. Wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia rozprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana sekretarza. Panie przewodniczący, panowie radni. Uchwała dotyczy działań wyborczych o numerach 166 przez 15 i 166 przez 16. O tych działkach panowie radni już dyskutowali. To są działki położone jadąc od drogi powiatowej w stronę tzw. Grudniaków. Tam był wniosek o sprzedaż działki i wtedy panowie radni podjęli taką decyzję, to była duża działka. Wtedy panowie radni podjęli taką decyzję, żeby tą działkę podzielić. Ten podział już nastąpił. W załączniku do uchwały panowie mają tam szczegóły tego podziału. Stąd też prośba jest o podjęcie uchwały w takiej treści, jak przedstawia projekt. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Jeżeli jakieś pytania, proszę bardzo.
Proszę bardzo, pan radny. Panie sekretarzu, oczywiście rozmawialiśmy o tej działce, ale to nie tak wygląda, jakbyśmy to uzgadniali. Miały być podzielone, wszyscy kiwają głowami, podzielone na działki, a nie podzielenie na pół i co dalej. To po pierwsze, a po drugie, to trochę tak rzucacie nam tutaj niby plan tej działki, ale to jest tak nieczytelne i tak okrojone, że nie wiadomo, o co chodzi. Jest to bardzo nieelegancko z uwagi na to, że my na ten temat dyskutowali, mówili, że będzie na działki, a nie na połowę działki i co. Gościu kupuje dwie działki i dalej jest to, co było. To nic nie mówi, to nie daje żadnego postępu w tej sprawie. To też nie jest taka informacja, że te działki kupi oczywiście jedna osoba, już to będzie ta sama osoba. Co do tego załącznika, no to wygląda on tak, jak wygląda, żeby na tej kartce jednej zmieściła się ta treść, to... Kartę kartuje w gminie. Ale nie zwracam na kartę. To raz, a dwa. To jest tak atrakcyjna działka moim zdaniem i wszyscy to potwierdzą, bo jest droga utwardzona, jest linia energetyczna, jest wodociąg. No jak można w ten sposób podejść do sprawy? Uprzedzania sytuacji. Jestem przeciwny temu i tak nie może być. Ta sama sytuacja. No ale panowie radni, wszyscy żeśmy się zgodzili, że dzielimy na działki. Ale jeszcze raz mówię, to jest ta sama tutaj sytuacja, co pan mówi, też można sprzedać w całości. Dlaczego dzielimy tam, a tu nie? A wcześniej rozmawialiśmy na ten temat. I wszyscy zgodni. Podzielić na działki. To znaczy tak, jeżeli była mowa o podzielaniu na działki, to rzeczywiście zostało to podzielone na działki. Nie wiem, czy pomocowano wtedy ilość tych działek i z czego wynika to, że zostało podzielone to na dwie działki. Jeżeli jest taka potrzeba... Ale właśnie, jedna działka ma 35 arów, druga 45 arów. Tam samolot może wyglądać. No, czyli spokojnie można 4 działki z tego zrobić lub 5. Albo no właśnie. Jeden, dwa, zapłaci na wszystkie działki. A jeżeli nie ograniczę, to nie ale nie płaci wtedy, żeby kurwa nie jest na działki, nie płaci tyle wadnie. To może być tak. No co? Musi być podzielona między działami. No. To jest linia na pewno do mnie, to za co też nie. Tak, on wszystko nie było, że to jest. Było na umowie, pamiętam, wszystko się zgadza. Było na działki. Cztery podmioty działki. Teoretycznie to jest dwie działki, ale to nie ma to robić. Ja przepraszam, mówimy wszyscy na nas i którzy prosił, aby jednak zabierać głosy bez do mikrofonu. A ja mam takie pytanie, czy jest możliwość właśnie podzielenia tego na więcej działek z możliwość do utwardzonej drogi? Tak. Jest to taka możliwość? Tak. Cała działka przylega do drogi utwardzonej. Rozumiem. Jeżeli jest taka potrzeba, to możemy tutaj zaprosić pana geodetę i być może on też coś więcej powie. Szkoda tego poprawki. Wynika taki podział. Dzisiaj już rzucamy i właśnie podrzucamy i już. A to zasadanie. Ja nie chcę tutaj też decydować pani Ani tutaj oświadczać, z jakiego powodu jest podzielone w taki sposób. Widzę, że ta działka jest dość nieregularna i faktycznie to nie jest działka, jeżeli to nie widzą. Ona jest dość... Zawsze ją można podzielić. Tak, tylko może w takim razie panowie radni zaproponują, którą jeszcze w jaki sposób jeszcze raz, trzeba po kolei symetrycznie, wszystkie rzeczy tego. Panie przewodniczący. Od tego mamy geodetę. Niech o to wymyśli, ale ja wiem, bo czy tam pewnie jest zastosowane. Na dział była jedna, zrobił dwie. Ale nam nie o to chodziło, panowie radni, o to chodzi? Nie, jasno, że dzielą. Dziękuję. Ale ja przepraszam, jak mogę, może poprosimy pana geodetę o opinię właśnie tego podziału, jeżeli mogę. Dlaczego jest tak? Raz wyrażam zgodę. Czyli ja myślę, że jest takie działki podjęte symetrycznie, działki, która jest niesymetryczna. Więc ja mam taką propozycję, że może jednak dzisiaj pracujemy dopiero godzinę czasu. Myślę, że może pan dalej. Brakuje jeszcze dalszej części. Może pan dalej.
zadowolony z tego. No właśnie, wniosek o to Nie, bo to jest całość.
40 ary, to ona może być
200, nie? Jeszcze takiego. 50 może 40. Moja prośba jest taka, jeszcze raz proszę, jak zabieramy głos, żeby mówić do mikrofonu. Bardzo proszę. Coś jeszcze? Panów radnych? Nie tutaj, z drugiej strony. Nie tak proste, drugi podział. Podział jest zatwierdzony, teraz musimy się dostosować do tego, co już jest. Nie mam sobie kreski skreślić, nowy podział zrobić. No to nie trzeba wyrobić tego, co jest. Całej działki objąć decyzją o warunkach, przepraszam, decyzją o warunkach zabudowy. Możemy tylko do ukrytania. Ale musimy nie podjąć. Trzeba tą działką teraz wali, uczęcia tą resztę później poddać pod decyzję. Trzeba by było dwie decyzje o warunkach. Dwie decyzje o warunkach zabudowy. Już nie zostało. A pewnie zostanie. No dlatego trzeba by było dwie decyzje o warunkach zabudowy. Tak. Jedną decyzją objąć działkę przez 15 i drugą decyzją. Dwa wnioski się do zabudowy, żeby to działo przedzielić na działkę. Ale nie jest to. Ale to już nie ma. Gdybyśmy decyzją o warunkach zabudowy chcieli objąć obydwie działki jedną decyzją, więc nie możemy, ponieważ ona nie miała tylko jeszcze 81. Uważam, że zyski będą większe, jak mówię, wydatek oszczędności. Może w czasie to się odsunie. Dziękuję bardzo panu Drakowi.
Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Radomiówka nr 6/64/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie programu współpracy Gminy Radomiówka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. O przedstawienie projektu proszę pana sekretarza. Panie Przewodniczący, Panowie Radni, zostało wszczęte postępowanie dotyczące stwierdzenia nieważności poprzedniej uchwały Rady Gminy Radomiówka, a konkretnie nieważności paragrafu 13 uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Radomiówka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Ja może przytoczę treść tego paragrafu, którego nieważność zamierza stwierdzić wojewoda. I to jest: członkowie komisji zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji związanych z przedmiotem prac komisji do czasu podjęcia przez wójta gminy decyzji o przyznaniu dotacji. W związku z tym, że wojewoda zamierza stwierdzić nieważność tej uchwały ze względu na ten paragraf, proponuję podjąć uchwałę, w której skreślimy ten paragraf z poprzedniej uchwały i wtedy ten problem sam się rozstrzygnie. Po prostu ta uchwała będzie bez tego paragrafu. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę żadnych pytań. Potwierdzam jest głosowanie nad projektem uchwały nr 7/73/2023 Rady Gminy Radomówka z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Radomówka nr 6/64/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie programu współpracy Gminy Radomówka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą. Jedna uchwała została podjęta jednogłośnie. I ostatnie w sprawie różnej wolności. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakąś sprawę, chciałby się tam taką uwagę, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, ja bym miałbym pytanie. Proszę bardzo. Dobrze. Bo na ostatniej sesji Rady Gminy pan wójt stwierdził, że budżet na przyszły rok będzie obarczony deficytem i to wysokim. I chciałbym zadać pytanie, jeśli pan przewodniczący miał takie informacje, w jakiej wysokości będzie ten deficyt i jak on miał być pokryty? Czy załóżmy, miałby być wstrzymane inwestycje, czy kredyt, czy jak to miało wyglądać? Proszę pana, z tego co się orientuję i razem z panem wójtem, to też wiem o deficycie. No, wynika z czego on wynika? Przede wszystkim wynika dużych inwestycji, jakie gmina prowadzi. Ja tutaj chociażby przypomnę drogę powiatową w Cieplicach, gdzie gmina partycypowała w tych kosztach. Tam było wynika chyba 5 milionów. Dalej tutaj budowa domu kultury w Adamówce. Środki z zewnątrz też uzyskaliśmy, tam prawie 11 milionów. Ale cała inwestycja nas kosztuje ponad 17, może nawet około 18 milionów. Więc pozostałe środki no też tutaj są pokrywane z urzędu gminy. Jest planowana też remont drogi gminnej z Krasnego do Pawłowej. Oprócz tego były też inne drogi powiatowe. Tutaj przypomnę chociaż droga powiatowa z Majdanu
Szymańskiego, dokładnie tam z Nowin do Pawłowej, gdzie tutaj udział własny, wkład terytów, wkład gminy. Ta droga była też remontowana wspólnie z powiatem przeworskim, czyli 50% dawała gmina, 50% przewozko powiatowe, czyli przewoz. Mamy w planie też bezpieczne przejście, które będzie w Majdanie Sieniawskim. W tej chwili nawet z tego co wiem, to już jest po przetargu i to przejście będzie tam od tutaj przy głównym kościele, od drogi powiatowej, tam w kierunku szkoły. Tutaj też budowa stadionu w Adamówce, co prawda mamy tutaj też środki z zewnątrz, ponad 4 miliony, czy tam granica 4, jeżeli coś tam mówię niedokładnie, to pani sekretarze proszę mnie tutaj poprawiać. I tutaj nasz wkład własny, no też chcieliśmy wykorzystać te 4 miliony, ponieważ nasz własny wkład jest tylko 10%. W związku z tym, że suma tych inwestycji no, jest bardzo duża, no to też gmina musi ponosić jakieś koszty. Mielibyśmy się, że będzie jakiś deficyt. I też zadawaliśmy sobie jako radni pytanie nieraz, czy wziąć te środki z zewnątrz, czy coś robić, czy lepiej ich nie brać, załóżmy te 5 milionów, czy 11, które otrzymaliśmy i nic nie robić, nie? Ale doszliśmy do wniosku, że skoro jest możliwość utrzymania tak dużych środków, no to niestety trzeba też ponieść własne koszty, a jak ponieśmy własne koszty, no to ten deficyt czy wcześniej, czy później to musiał wystąpić i akurat no, występuje, no tak się spada w tym roku ten rządowy. I skąd on będzie, co tam? Skąd on będzie pokryty? No, myślę, że jakaś pożyczka będzie potrzebna, ale ja tutaj nie chciałbym się na ten temat wypowiadać. Uważam, że tutaj nie lepiej, jakby pan wójt się dokładnie też określił. Pomóc pan sekretarz, to też bardzo proszę. Ale uważam, bo zresztą oddaję głos. Pomogę. Ja myślę, że jest pytanie tak bogate, że żeby udzielić szczegółowej odpowiedzi i też nie wprowadzić żadnej pomyłki, bo ja też tutaj nie będę tam przewodniczący zaczął wymieniać poszczególne inwestycje, ale nie chciałbym, żeby kogoś wprowadzić w błąd, więc proszę taką, ewentualnie takie pytanie skierować na piśmie i pan przewodniczący, czy pan wójt odpowie, może była odpowiedź precyzyjna, szczegółowa i dotyczyła ściśle tego pytania, żeby też nie wprowadzać ewentualnie błąd pana czy mieszkańców. Tak, bo my czekamy tych dokładnych kwot. Ja tam niektóre po tym mówiłem przybliżeniu, ale mniej więcej się pokrywają. Tak, ale nie chciałbym, żeby później wyszła jakieś ścisłości, więc może to pytanie jest tak istotne i faktycznie pewnie najrozsądniej będzie, jeżeli pytanie będzie skierowane pisemnie i odpowiedź będzie też skierowana pisemnie. Proszę bardzo, pan radny. Ja mam pytanie właśnie do pana. Zadał pan pytanie, nie przedstawił się pan i nie powiedział pan, gdzie pan mieszka. Przepraszam panu, bo jestem mieszkańcem Majdanu Śniowskiego, nazywam się Buza Wschodu. Dziękuję. Nie wiem, o czym mówił. Panowie, czy jeszcze jakieś inne pytania macie? Ja tutaj mam. Proszę bardzo. Tylko takie spostrzeżenie, co tutaj z radnymi na początku, rozmawiałem, że o tym dachu na tym, na sali sportowej. Jak na niego nie wyjdziemy, on nie było przecież sam do nas. Tak zaciekają te konstrukcje, te nośne. Całe konstrukcje, te płatwie, te dźwigary się cały, one tam z 80 metrów wystawają, to już jest 10 lat i tak czarnieją. Tutaj cieknie woda do środka, tam już to już było od samego początku. Tutaj pani nauczyciel też mi zgłaszała tutaj ten podstan. Po prostu ucieka po tych belkach. On ucieka po belku, w belku ma 80 cm wysokości, wcieka sobie na mur. I wiederka stoją. Tak, to jest ta przyczyna. To jest przyczyna, to jest, i żeby trochę skrupulatnie się przejrzeć pracą techniczną wykonawców, co robią. Bo mamy duże inwestycje ciągle, moim zdaniem no tutaj jest słabo się przyglądnięcie. Nawet jeśli ktoś zauważy, jak jest piękne, to świetla nasz budynek gminy.
go podświetlimy, no to i te kwasy klęknę przy tym podświetleniu, bo no, także tutaj, no ktoś tu na pewno nie wiem, ktoś tu nie dopełnił. Dzięki. Na pewno remont tego dachu jest potrzebny. Może to nie jest wielki remont. Nie, remont zabezpieczenia. Nie, to jest zabezpieczenie. Ale zabezpieczenie. Zabezpieczenie to już to w jak najszybszym czasie. Tak? Bo to teraz w ogóle piszą, to naprawdę to jest ilość wody. Ona zanim odpadł jest taki płatny, to on panowie zajmuje się 20 lat ponad budownictwem i to przyjdzie niedługo do nas, wcześniej czy później. Lepiej? Tak. Może jest wysoko teraz wyleś, ale ładnie wyleś, no to później wyleś. Ja myślę, że to pytanie pierwsze powinno być do pana dyrektora, a dyrektor do mnie. Ja już tak, z tego co mi wiadomo, coś było zgłaszane. Za budynek odpowiada rada. Ale rada od niczym nie wie. Pierwszy raz się dowiaduje, że coś takiego chodzi o zgłoszenie pod dyrektora. No to też wiem, myślę, że jest problem. Bo mi tu pan mówi, że moje zdanie jest podobne. Jest podobny. Nie ten burzy, że tak zostało na budynku, który przyjeżdża dalej, filary zostają. Ale ten był będąc na dniach otwartych tego budynku był tutaj, to do kierownika budowy złożyłem zapytanie, to powiedział mi, że będą zabezpieczone. Czy to mówisz, to będzie drewno stare, mówisz absolutnie. Zobaczymy, czy te słowa się spełnią. W każdym razie na pewno jest potrzebne, bo tam też trzeba takie ukrycie zrobić i za krótko blachą, co nie? Wszystkie żony nie muszą być wyszedłe. Też by pasowało. Czy panowie jeszcze jakieś inne sprawy? Proszę bardzo, pan radny. Ja mam pytanie, Uwaga, ja już raz zwracałem na to uwagę. Chodzi mi o kosze, które są przy Gruzdze Wojewódzkiej, tutaj przy chodniku ustawione. Mamy tam trzy kosze, w tym jeden przystanku i one w tej chwili są pełne. Myślę, że są albo za małe, albo za rzadko są oczyszczane. Bo nie mają, oni nie mają dużej pojemności, więc dwie butelki większe załatwi temat i reszta później wiary wybiera. Bardzo ładnie to wygląda. Ci, którzy jeżdżą, tego nie widzą. Ja miałem okazję się przyspacerować i widzę, to jest nieładnie. To jest na tym odcinku. To jest do poprawienia ten temat. To jest jedna rzecz. Drugą sprawę, którą chciałbym tutaj, abyśmy sobie troszeczkę na ten temat jeszcze porozmawiali, chodzi mi o agroturystykę. Ja miałem okazję porozmawiać w czasie wakacji z uczestnikami tej agroturystyki i oni pytałem, czy są zadowoleni i tak dalej. Bardzo mi się gmina podoba. Jest ładna, czysta, ale mają też uwagi. Te uwagi dotyczyły między innymi tego, że nie ma oznakowania nasza gmina jako takiego. Nie ma takich oznaczeń takich na drogach, nie ma opisów, skąd dokąd, jakie odległości. To dla ludzi, którzy tam rowerami jeżdżą, to jest ważne. Przejechałem się samochodem całą tą naszą gminę i rzeczywiście nie ma takich dodatkowych informacji, poza znakami takimi typowymi drogowymi. Ale nie ma informacji natomiast na odcinku Majdan Pawłowa i tak dalej. Ja myślę, że dobrze by było, gdyby tutaj na gminie wymyślić coś takiego albo opracować taką broszurę, na której byłyby zaznaczone drogi, trasy jakieś rowerowe. Mogły być, kiedyś już rozmawiali wcześniej o takich przystankach takich na tych odcinkach leśnych, żeby mogło to być również dostępne. Myślę, że takie broszury nie są jakimś wielkim wydatkiem, a bardzo dużo dają, bo ci, którzy prowadzą tą agroturystykę, na pewno mogliby się zaopatrzyć w takie broszury i wyposażyć tych swoich letników w takie rzeczy. Natomiast jeszcze jedna rzecz mi zwrócili uwagę, że no i to jest ważne, bo my mamy na terenie naszej gminy mamy kilka obiektów sportowych, z których oni mogą korzystać. I oni chcieli korzystać, no ale na przykład widzę, że w Krasnym podeszli do
do tego boiska wielofunkcyjnego, no i okazuje się, chcieli tymi samym odmijać, szapki nie ma. Nie widzieli, gdzie, do kogo się udać za tym. To są takie drobne rzeczy, ale mamy 4 takie wojska na terenie naszej gminy i warto było, żeby te obiekty również były w takiej broszurce umieszczone i przygotowane, że tak powiem, na okres wakacji, żeby oni mogli z tego korzystać. Taką uwagę i ja myślę, że to jest niezbędne, żebyśmy... Moim zdaniem to wyznaczyć szlaki turystyczne. Przecież no ale dobrze, ja myślę, że taką broszurę tutaj na poziomie pani sekretarza gminy można było opracować jakoś taką kolorową, z takimi informacjami, z mapkami, z tymi drogami rowerowe, jakieś trasy, bo mamy tego dużo. Nie są te boczne drogi tak obciążone ruchem, więc można spokojnie sobie rodzinami jeździć i po okolicy odpoczywać. Jeżeli można, to może przy tych boiskach wielofunkcyjnych, co sam wspomniał, może jakieś numer telefonu umieścić tam, za to jest odpowiedzialny, żeby właśnie osoba zainteresowana miała, żeby one były na nich dostępne. No, no oczywiście, że tak. Ja myślę, że Departament Promocji w Urzędzie Gminy zajmie się tym. Jeżeli chodzi o zostanie stworzone. Sami panowie wiecie, ile jest zadań i jest pracowników. Dochodzi zadań pracowników, tutaj nie przybywa w Urzędzie Gminy. Jednak staramy się na te wnioski mieszkańców, jak i radnych odpowiadać. Co prawda nie było jeszcze sygnału od gospodarstw agroturystycznych. Nie było takich sygnałów, że jest z tym problem. Myślę, że wspólnie właśnie z tymi właścicielami można jak najbardziej coś takiego stworzyć, próbować popracować nad tym. Jeżeli chodzi o boiska wielofunkcyjne, to ja myślę, że jeżeli przyjeżdżają tutaj jacyś turyści, to oni znajdują się u konkretnego gospodarza. Konkretny gospodarz, który jest mieszkańcem danego sołectwa, powinien też wiedzieć, jakie ma obiekty na terenie sołectwa, kto za nie odpowiada i tak dalej. Więc dla takiej informacji wszystkich, również mieszkańców, za boiska wielofunkcyjne odpowiadają sołtysi. Faktycznie były tam zakupione rakietki i siatka, i chyba piłki do tenisa. To było już jakiś czas temu. Jednak częstotliwość użytkowania tych boisk pod tym kątem to była niewielka, tak naprawdę, z tego co wiem, chyba bardzo rzadko to było użytkowane. Jeżeli będzie taka, jest taka potrzeba, to pewnie odświeżymy tutaj pamięć i będzie taka informacja też, gdzie ewentualnie można taki sprzęt wypożyczyć, żeby z niego na boiskach wielofunkcyjnych korzystać. Ja jeszcze może dwa słowa. Oni na samym, ci turyści, którzy tutaj przebywali, z którymi ja rozmawiałem, oni sprzęt swój mają, czyli rakiety do tenisa na przykład mają, rowery też mają. Chodzi o to, o udostępnienie, no siatki już nie mają, że te obiekty były udostępnione w każdej chwili. Siatka nie jest na stałe rozłożona, z tego co zauważyłem przynajmniej najczęściej przejeżdżając przez Krasne, to tam najczęściej gra młodzież szatkę nożną, dlatego tej siatka nie jest tam rozłożona do tenisa. Ale jeżeli taka będzie potrzeba, to faktycznie, jeżeli powstanie taka broszura, myślę, że przy zaangażowaniu publicznym mieszkańców, tych, którzy są najbardziej zainteresowani, czyli tych, którzy mają agroturystykę, radnych, to myślę, że takie informacje będą tam zawarte, gdzie, u kogo można ewentualnie taki sprzęt wypożyczyć i z niego korzystać. Ja myślę, że wszyscy zainteresowani tym tematem, a szczególnie ci, którzy posiadają te domki, na pewno nie odmówią pomocy i pomogą w opracowaniu takiej broszury ogólnej, bo tutaj kolega podpowiada, są natomiast takie fajne znaki szczególne, jakieś kapliczki, czy inne obiekty takie trochę historyczne, które mogą być różnie zaznaczone. Ale to po prostu przyszedł czas, by promować naszą gminę. To jest jedna z jakichś odcinków w naszej gminy, bo mamy dużo rzeczy, którymi się możemy pochwalić, ale nie ludzi nie będzie tu szukać. Nie nasze. Coś takiego, nadleśnictwo się miała w
ciekawe obiekty. I tyle. Po prostu skopiować mapę, dodać tam parę... Nawet zaznaczyć, gdzie nocny to można nawet. Gdzie nocny, gdzie ten jest, to ma zgłosić takie mapy, wydrukować taką mapkę, tylko broszura nawet była w gminie, żeby leżało sobie, to ktoś przechodzi. To będzie bardzo fajne. Ja myślę, że takie broszury można by było właściciele domków by chętnie by się zaopatrzyli w takie broszury. Zakupiliby to nawet do gminy, nawet żeby to nie ponosić wielkich kosztów z tytułu gminy. Powiem, że różnie z tym jest, bo jeżeli radni na pewno zauważyli, że część z tych informacji znajduje się na stronie internetowej gminy. Są tam te znaczące miejsca wspomniane, opisane są poszczególne miejscowości, trasy, nogi, walking. Myślę, że teraz w dzisiejszych czasach znaczna część turystów podobnie dowiaduje się o tym, że jest u nas agroturystyka, najczęściej dowiaduje się o tym z internetu, więc jest jednak ten klientem korzystającym z internetu i na stronę internetową gminy też może zajrzeć i ewentualnie te informacje odnaleźć chociażby w internecie. Myślę, że drukowana broszura nie zaszkodzi i zapraszam też wszystkich do współpracy przy tworzeniu tej broszury. Nie możemy też porównywać się na pewno do Rzawy i do Wiązownicy, która ma do tego zupełnie inne podejście i do tego ma przede wszystkim pracowników, bo na tej turystyce się skupia, ale na nasze możliwości myślę, że jest coś takiego do stworzenia. Tylko trzeba pamiętać, że te wszystkie informacje są zawarte na stronie internetowej naszej gminy. Gdyby ktoś koniecznie rzeczywiście chciał je znaleźć na już. Proszę panów, czy jeszcze jakieś inne sprawy są? Więcej żadnych spraw. Kochani, spotkamy się dzisiaj, tak się składa, w okresie bożonarodzeniowym. Przed nami piękne święta Bożego Narodzenia. W związku z tym chciałem wam wszystkim życzyć, panom radnym, panu sołtysowi, pani protokolant, panu Radkowi, jak również wszystkim pracownikom Urzędu Gminy i mieszkańcom naszej gminy zdrowych, wesołych, pogodnych oraz rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej sesji. Dziękuję serdecznie panu sekretarzowi. Dziękuję wszystkim panom radnym, pani protokolant, panu Radkowi, jak również mieszkańcowi Mandanu Śniowskiego. Dzisiejszą sesję bardzo zakończamy. Dziękujemy. Ja bym prosił tutaj wszystkich panów jeszcze o chwilę pozostania, ponieważ pracowników gminy też proszę pozostaną, bo też pracowników dotyczy. Pani, chcieliśmy wspólnie zorganizować zabawę. I bardzo by nam miło, jak w tej zabawie by uczestniczyli wszyscy radni, pracownicy, jak również mieszkańcy gminy. Uważamy, że tą zabawę powinniśmy zorganizować taką otwartą dla wszystkich. I jest taka propozycja, właściwie ja już rozmawiałem z panem, który prowadzi tę kompletną wadomówce. Nie dostałem pełnej informacji od niego. On ma akurat, tak się składa, wolny termin 3 lutego. Jest to sobota. Koszty udziału to tak, przy 3 posiłkach ciepłych, 2 przystawkach, tam przystawkach sałatek, byłby 185 zł do osoby. Przy zgłoszeniu 50 par. Gdyby tych par było
zgłoszonych więcej, czyli od pary 350 zł. Gdyby tych par było zgłoszonych więcej, czyli tak mówię około 70, to być może te koszty byłyby mniejsze lub moglibyśmy się dogadać w ten sposób, że stół miejski byłby tam o wiele bogatszy. Albo biedniejszy. I tutaj już będzie zapewniona orkiestra, to znaczy dokładnie może nie orkiestra, ale prowadzący byłby DJ. I decyzję tutaj pozostawiam panom, jak uważacie. Ja uważam, że chwała Bogu, jak do tej pory tych zachowań pandemii nie mamy za wiele, w miarę zdrowo. Jest koniec kadencji. Wcześniej się lata. 3 lutego jest wolna. Te ostatnie lata próbowali tam coś zorganizować w roku też ubiegłym, to jakoś tam też to nie wyszło, no z różnych względów. Wcześniejszy pewnie ze względu na pandemię też. Jeżeli wygrywają się panowie, to wspólnie myślę, że moglibyśmy tą zabawę choinkową zorganizować. To decyzja zależy tutaj od was, od pracowników. No i od naszych znajomych też, jeżeli zbierzemy tych par za 50, 60 i nie 50, żeby było to wtedy tam, mówił pan Jan, który można coś organizować, pewnie jakiś tam dochód i komisarz. To pan prowadzi zapis. Ja proponuję, żeby pan przewodniczący się tym zajął i już za tym dzisiaj tu zapisał. Nie, proszę zapisać. Dziękuję serdecznie. O. I wiemy o co chodzi. Moim zdaniem te 50 to zachęcenie to naprawdę znaczy. Pan radny, sąsiad? Córka? Nie, zapisać. To u mnie jest. Musi być decyzja sądu. Decyzja sądu. Będę dzwonił do pana przed świętami i tu mogę, może nie przed świętami, ale. Do mnie też dzwonić. Do pana dzwonić, do pana zapisuję. Nie dzwoni, pójdę na operację 22 stycznia. Tadziu, zapisuję. Ja mogę go wysłać. Zdecydowanie. Ja mogę go wysłać. Nie będzie zapisać. Też na tyle. Pan Piotrek. Pan Witek. Obecnie. Wnioskowo. Pan Stasiu? Dzień dobry. A daj proszę. To myślę, że brawa na pana Zdzisława to jest tak odważny. To kiedyś musimy bawić, to co jest? To kiedyś. A tu słyszę. Raz na rok się wasze słowo. No pewnie. W okolicach. Ja myślę, że reszta też nie jest prześwitem zabawy, tylko jednak wie pan z tą wodą w każdym. Ja zrobiłem plan wcześniej, bo nie znałem oferty tu od pana Janka. Tutaj rozmawiam z Arturem, bo to Artur tam rozmawiał z Cieplicami i Artur mówi, że nawet oferta jest lepsza w Cieplicach. No to a z kolei wam mówi, że najlepszy jest to centralnie położone i tak dalej. No to, 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 to.